ponieważ sobie mamy. Szanowni Państwo, jest druk 1162 i tutaj mamy wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Zmiana uchwały numer 63/912 z dnia 19 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. Referuje Pani Alina Kwaśnie. Pani Dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiany w tej uchwale dotyczą zmiany kwot na przyczynnikach wieloletnich. Proszę te głośniczki sobie ustawić, jak będę słyszymy. Zmiany polegają na zmianie kwot w realizowanych przedsięwzięciach. One są wynikiem bieżącej realizacji przedsięwzięć. Zajmujące zmiany dotyczą zmian zadań dzielnic. Jak Państwo wiecie, zadania dzielnic, szczególnie inwestycyjne, mają pulę. W momencie, gdy Rada Dzielnic uchwala konkretną realizację, konkretne przedsięwzięcie, ona musi zostać wprowadzona do wieloletniej prognozy. Przy okazji chciałam wyjaśnić, że jeżeli chodzi o przedsięwzięcie bieżące dotyczące Muzeum Terenu, które było pytanie na tym spotkaniu, środki, które są tutaj na tym przedsięwzięciu wieloletnim, to są środki wyodrębnione tylko z budżetu miasta. Tu nie ma środków z ministerstwa, to są realizacje tylko nasze środki po 200 tysięcy złotych rocznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wyznaczam termin, ponieważ mam druk dotyczący odstąpienia od drugiego czytania. Ogłaszam termin poprawek i autopoprawek do godziny 12. I teraz przechodzimy do głosowania tego wniosku. Szanowni Państwo, czy jesteśmy za tym, aby odstąpić od drugiego czytania? Druk 1162. Po 12. Przepraszam, ja nas głosuję. Autopoprawka godzina 12, poprawki godziny 12.05.